Dzisiaj witam się z wami trochę później, mamy już 18 mniej więcej. I mamy dzisiaj u mnie piątkowy wieczór. I zastaniemy sobie z Goniusią dzisiaj sami. Żaba gra dzisiaj DJ seta we Wrocławiu. Jutro gra w Warszawie i dzisiaj stwierdziłam, że nie jadę z nim, bo nie jestem za bardzo imprezowiczką, a dwa dni pod rząd to już na pewno nie dla mnie. Także chcę iść jutro, jak będzie grał w Warszawie, więc dzisiaj stwierdziłam, że zostaję w domu i zresztą przyda mi się taki wieczór tylko dla mnie, gdzie sobie porobię jakieś fajne rzeczy, jakieś pielęgnacyjne może coś zrobię do jedzenia. Zobaczymy. Także dzisiaj spędzacie wieczór razem ze mną i będzie to wieczór miły dla mnie. Idziemy otwierać kalendarze adwentowe najpierw. Dzisiaj sobie trochę sprzątałam i poukładałam te wszystkie rzeczy z kalendarzy adwentowych. Zostawiłam tutaj rzeczy na rozdania w tym pojemniczku. Była u nas wczoraj pani, która pomaga nam sprzątać. Właśnie raz na dwa tygodnie przychodzi i pomaga mi zrobić takie, wiecie, gruntowne porządki. Takie, wiecie, będzie podłóg, jakieś tam, no takie różne rzeczy. Bo mimo, że ja codziennie sprzątam, to nasze mieszkanie jest duże. Mamy ponad 100 metrów i dużo pracujemy też z żabą, więc potrzebujemy takiej osoby, która właśnie nam pomaga. A wczoraj jeszcze robiłam też takie porządki. Nie wiem, ja zawsze sprzątam przed panią, która przychodzi sprzątać. I robiłam takie generalne porządki w garderobie, w łazience i w sypialni, w trzech pokojach. Zostały jeszcze trzy i wiecie, także przeszukiwałam wszystkie półki, układałam w szafkach, także po prostu powywalałam jakieś, nie wiem, skarpetki, niedopary, różne rzeczy. No takie porządki po prostu zimowe, więc już połowę mieszkania mam ze sobą i zostały mi jeszcze trzy pokoje, ale to innym razem. Ogólnie jest porządek, to chciałam powiedzieć. Więc otwieramy kalendarze adwentowe i za mną widzicie nowy kalendarz adwentowy, który do nas przyszedł, który prawdopodobnie dostaliśmy od mojej menedżerki. Prawdopodobnie, bo nie dostałam jeszcze informacji. Czekam na informację, bo tak otworzyłam tę paczkę i tak, co jest? Od kogo to? Jeżeli chodzi o ten kalendarz, to poczekam na jutro, aż żaba wróci i sobie otworzymy kilka okienek. Nie będę tego otwierać. Nie będę brana. Dzisiaj otwieramy dziesiątki. Boże, ten czas tak szybko leci. Maseczka. O, tutaj mamy lip mask. Dzisiaj to już na pewno zrobię te maseczki. Wiem, że mówię tak codziennie, ale dzisiaj już muszę. Dziesiątka Benefit. Tutaj zostały już tylko dwa okienka. I mamy tutaj bronzer Hula, który też idzie na rozdania, bo ja mam już w swojej kolekcji. Dziesiątka Kielsa i w środku Daily Koncentrat. Więc taki koncentrat zostawiam sobie. Dziesiątka Lumien. I tu mamy Aqua Serum. Takie malutkie. Spoczko. Dziesiątka z Douglasa. Mascara. Anna Jak. Dziesiątka Bourjois. Tutaj coś większego. Bronzer. Proszę bardzo. Dziesiątka z Maka. I w środku mamy olejek pod makijaż. Też chętnie sobie wypróbuję. Sephora. Może tym razem dostanę produkt jakby pełny. Co? To jest jakiś puder? O co chodzi? Co to jest? Jak znacie ten produkt, to napiszcie mi, co to jest, bo tutaj coś dziwnego. Exfoliating powder. Czy to jest jakiś puder złuszczający? O co chodzi? Nie słyszałam o takim produkcie. I The Body Shop. I tutaj mamy tonik z witaminą E. Ładnie pachnie. Uwaga, tajemne miejsce, w którym chowa się Goniuś. To tutaj. Między kanapą a kaloryferem. Sobie siedzi i się grzeje. Merda ogonkiem, co maluszku? Grzej się tam, grzej. Dzisiaj jeszcze przyszła do mnie paczka. Mam nadzieję, że to paczka dla mnie, a nie dla żaby. Paczka od Nowcia z Rilaba. Więc zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Czapeczka Mikołaja. Szaliczek. Bardzo ładne kolory. Bluza w rozmiarze S, czyli to jest dla mnie. Dziękuję bardzo, Nowciu. Czarna, takim tutaj niebiesko-białym logo. Fajnie. Bardzo mi się podoba i ogólnie bardzo lubię bluzy Rilaba, bo są takie mięciutkie, cieplutkie. Jak pięknie wyglądają Lego, które czekają na złożenie. I tutaj air fryer, który również czeka na otwarcie. Obiecałam, że nie będę składać dzisiaj Lego bez niego. No ale nie będę, nie będę. No obiecałam i będę dobrą dziewczyną po prostu. A teraz co mamy robić? To jest taki dzień tylko ze mną i no wiecie, rzadko mam takie dni, że jestem sama w domu i sama na noc. Co ja mam robić? Dawno nie miałam takiego dnia, naprawdę, że nie mam niczego do ogarnięcia, totalnie niczego. Pranie się pierze, więc jak się wypierze, to mogę je jedynie rozwiesić. Zamówiłam właśnie jedzenie, to znaczy zamówiłam produkty, bo będziemy sobie robić kolację razem. Taką kolekcję, którą jakby to jest
jeden z niewielu przepisów, które potrafię zrobić. Dziwne połączenie smakowe, ale uwierzcie mi, musicie spróbować zrobić sobie. To jest jakby maksymalnie proste. Ale jak mi przyjdą składniki, no to sobie zrobimy. Odpaliłam sobie tutaj lampeczkę. Taką z jakaś AliExpress. O, tutaj tak sobie ładnie świeci. Goniuś, przyniosłam sobie kocyki. Tutaj sobie odpaliłam fioletową. Tutaj mam rzutniczek. Sobie podepnę. Ostatnio zaczęłam oglądać serial Wednesday. Wiem, jako ostatnia chyba na całym świecie. Ale właśnie ostatnio miałam dosyć intensywny czas i nie miałam za bardzo kiedy. Ale w sumie zastanawiam się, czy nie wskoczyć sobie może najpierw pod prysznic i przebrać się w piżamkę i już być tak fajnie, żeby było po prostu milutko. Chyba tak zrobimy. Jesteśmy w łazience. Przyniosłam sobie moją ulubioną piżamkę z Victoria's Secret. Taką satynową. Wspaniale będzie mi się w niej siedziało. I wspaniałe frutowe skarpeteczki. Jak coś, to na sobie mam t-shirt Internazionali. Wydaje mi się, że jest jeszcze dostępny. Więc jak coś, to podajcie na stronkę Internazionale. No sklep. I myjemy włosy. Więc najpierw sobie może je rozczeszę, bo mam niech trochę żelu. Już się nie mogę doczekać, aż pójdę znowu do fryzjera. Znaczy nie mogę się doczekać siedzenia u fryzjera, ale nie mogę się doczekać, aż pozbędę się tego odrostu. Ale prawdopodobnie w przyszłym tygodniu już sobie zrobię ten kolorek. Tylko ostatnio się zastanawiałam, czy może nie pójść w jaśniejszy kolor? I rozkminiałam też mój naturalny kolor, bo mój naturalny to jest taki ciemny brąz, tak jak ma moja siostra. Zresztą jak wejdziecie na mój kanał na jakieś stare filmy, to zobaczycie, jak wyglądały moje naturalne włosy. I zastanawiam się, czy kiedyś będzie moment, w którym stwierdzę, wracam do tych włosów. Czy do końca życia będę farbowała na blond? Bo wydaje mi się, że blond to jest jednak mój kolor, że powinna urodzić się blondynką. Jak mam spięte włosy, to wygląda jakbym miała brązowe. No ten kolor też ma coś w sobie, ale jakoś nie wiem. Możecie dać mi znać. Czy myślicie, że powinnam wrócić kiedyś do ciemnych włosów? Ciekawa jestem. Teraz idę pod prysznic, później zrobię pielęgnację i najpierw zrobimy maseczkę. I jestem już po prysznicu. Dzisiaj sobie robię takie full spa. Przybrałam się w piżankę, pobalsamowałam się. Używam aktualnie tego balsamu z Nivea. Pięknie pachnie. Całkiem go lubię. Oczywiście standardowo dla mnie. Psikam się mgiełką na noc. Tutaj rytuał z rozmarym i eukaliptus. Pomyślałam, że w sumie mogę sobie zrobić też maskę na nogi, na stopy. To znaczy nie maskę, tylko założę takie skarpety złuszczające. O, o coś takiego mi chodziło. Myślę, że coś takiego na zimę spoko. Moje stopy nie są w zbyt fajnym stanie. I później ta skóra będzie tak schodziła za kilka dni. Ale to nic. I kupiłam to w jakimś chyba albo Rossmanie. Perfekto. Zakładam. I na to zakładam skarpetę, żeby coś tam wygrzało wszystko. Kolejny punkt to maseczka na twarz. I najpierw sobie zrobię jakąś oczyszczającą, bo moja skóra jest jakaś taka szara i jakieś skórniki mi się pojawiły. Bardzo lubię używać sobie maseczek The Body Shop, ale nie wiem, czy mam jakąś oczyszczającą. Japońska matcha. Oczyszczająca maska. I nakładam sobie ją takimi patyczkami z AliExpress. I teraz będę szerokiem. O nie! Moja piękna piżamka, czyściutka. Prosto z prania. Mam nadzieję, że kurier nie przyjdzie, kiedy będę ją miała na sobie. Maseczka nałożona. Starałam się zrobić to najładniej jak potrafię, ale niezbyt wyszło. Także idę się relaksować przez serialu. Dobra. Włączyłam, zaraz zaczynamy oglądanie. Przyniosłam sobie kolkę i najlepsze słodycze ever, przysięgam wam. Milka, brownie, to jest najlepsze, co jedliście w życiu. Prawda, Goniuś? Ty nie jadłeś, nie możesz jeść czekolady, ale zgadza się ze mną. Ja się tutaj biorę kocyk, podusie, Goniulka. I oglądamy. Zmyłam tą poprzednią oczyszczającą maseczkę, pokażę wam, to była ta. Z The Body Shop. I następnie nałożyłam taką różaną, już bardziej nawilżającą. Zatrzymałam jakieś 20 minut, myślę. I teraz zmywamy. Ja zawsze zmywam maseczki taką rękawiczką z Glove. Tak jest najłatwiej, bo zawsze jak zmywam po prostu, wiecie, dłońmi, to pełno jest wszędzie wody. Także zmywam sobie po prostu tą rękawiczką. I teraz myję twarz.
twarz super gładka, ale nakładam jeszcze oczywiście pielęgnację i w końcu przyjechał dostawca ze sklepu i będziemy robić jedzenie. Jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, no to po umyciu psikam takim... A, już mi się skończył, dobra. Ale używam tego z Bumble and Bumble. To jest taki spray, taki primer, który chroni też przed temperaturą. Ale jako, że tamten już jest skończony, to używam sobie też do Body Shop. Taka mgiełka, również ochronna, bo będziemy suszyć te włosy, a trochę później. Na początku zostawiam, żeby sobie trochę przeschły same, a później suszę suszarką. Od razu nakładam wcierkę do włosów z The Ordinary. I ona nie przytłuszcza włosów, więc spokojnie można ją nałożyć na świeżo umyte włoski. I ja, jako że mam doczepy, to nie mogę używać takich oleistych rzeczy na skórę głowy, bo mogą mi się te doczepy po prostu zsunąć. Ale to jak najbardziej spoko. I mam taki maserze. I sobie wcieram tę wcierkę. A jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to co będziemy dzisiaj robić? Myślę, że wzięłam sobie po prostu niacynamid z kwasem hialuronowym. To jest taka moja typowa pielęgnacja i też pielęgnacja, którą stosuje Żaba. Krem pod oczy. Na razie sobie tutaj szykuję po prostu wszystko. Tak przez 5 minut sobie mniej więcej masuję i zaraz też rozczeszę włosy. Kupiłam ostatnio, pokazywałam wam z Douglasa, marka The Ordinary i niacynamid, kwas hialuronowy. Najpierw nakładam sobie niacynamid. I czekam dosłownie chwileczkę, aż tak troszkę się wsiąknie. I następnie nakładam kwas hialuronowy. Dobrze, i znowu czekam. I zaraz będę jeszcze na to nakładała krem. Ale najpierw nałożę sobie krem pod oczy, Bobbi Brown. Nie więcej, tyle. Nie można za dużo, żeby nie przeciążyć delikatnej skóry. Ale szukam jakiegoś fajnego zabiegu pod oczy, więc jeżeli robiłyście coś, co zadziałało, to proszę polećcie, bo nic mi nie pomaga. Ja mam po prostu taką, wiecie, no naturalną, genetyczną dolinę was. Chciałabym jej nie mieć. Nakładam sobie balsam plus z Lenarz i kremik. Dostałam ostatnio nowe kremy w różnych kalendarzach adwentowych, więc stwierdziłam, że może użyję sobie tego. A jako, że chcę być młoda jak najdłużej, to użyjemy sobie. I to już mamy skończone. I na włosy jeszcze nakładam olej do włosów. I on też chroni przed temperaturą. Nakładam dwie pompki tylko, bo może tłuścić włosy. I nakładam tak naprawdę na końcówki i trochę idę w górę, tak poniżej ucha. Zastanawiam się, jakie będę chciała mieć jutro włosy, bo to zadecyduje o tym, co zrobię z tymi włosami dzisiaj, bo mogę mieć albo takie pofalowane, pokarbowane. Pofalowane bardziej niż pokarbowane. Jakie mam najczęściej. I wtedy zaplatam sobie na noc warkocza. Mogłabym też zrobić sobie loki Dysonem, ale wtedy musiałabym je poprawić, bo one by tak nie wytrzymały. Więc myślę, że postawimy sobie na falowane i zrobimy tylko warkocza, ale to zaraz. Niech sobie jeszcze trochę przeschną i później je dosuszę, a teraz idziemy robić jedzenie. Ustawiam was tutaj, w tym pięknym miejscu. Myślę, że dobrze będzie widać. Czego potrzebujemy do zrobienia najlepszej ever kolacji? Włączamy piekarnik, góra, dół, 180 stopni, folia na blachę i potrzebujemy do tego wspaniałego przepisu jedynie batatów, ser feta, pesto, i granat, owoc granat. I jeszcze oliwa. Mam już bataty. Mam jednego takiego dużego, więc może sobie skorzystam z takiego giganta. I należy oczywiście obrać i pokroić w talarki. Więc teraz to zrobię i zaraz was wracam. Bataty obrane, pokrojone w talarki mniej więcej na grubość palca. I obtoczone w przyprawach i oliwie. Powinno to wyglądać mniej więcej tak. Proszę bardzo. I moi drodzy, wkładamy to do piekarnika mniej więcej na pół godziny. Mniej więcej, trzeba sprawdzać, aż będą miękkie. Więc to już jest złożone i pomyślałam, że skoro jestem sama, zrobiłam pielęgnację, wspaniałą piżamkę, oglądam sobie na rzutniku serialik. Czego więcej trzeba, żeby ten wieczór był idealny. I pomyślałam, że może daję sobie lampki wina. Proszę mnie nie osądzać. Mam 25 lat i nigdy nie otwierałam wina. Przysięgam wam, że to jest pierwszy raz, kiedy ja piję wino sama, kiedy otwieram sobie w ogóle to wino w domu. Bo my na przykład z Żabą nie pijemy w ogóle wieczorem. Nigdy z żadnym chłopakiem nie. Nie wiem, nie piłam sobie tak wina. Jakoś tak nigdy ja nie otwierałam też wina. Co chodzi? Znaczy wiem, jak to się robi. Udało
się. Także nalewam sobie chłodne winko. Białe wino musujące, okej, okay, niech będzie. Nie znam się. I lejanowska i dorosłość, uwaga. Tak to wygląda właśnie. Czuję się jakbym robiła coś, nie wiem, jakby rodzice zaraz mieli przyjść do domu i ja bym robiła coś takiego nielegalnego. Przysięgam, nigdy nie nalałam sobie nam piwina. Dobra, czekamy na jedzenie, wracam oglądać. Jeszcze trzeba nakarmić Goniusia, bo on też jest głodny. Czy to nie jest najlepszy kompan dzisiejszego wieczoru, jakiego mogłabym mieć? Gryźcie sobie kosteczkę razem ze mną. I oczywiście ukradł mi koc. Czy wasze zwierzęta też tak robią, że zajmują wasze miejsce w łóżku? Na przykład jak już idziemy spać na przykład i ja załóżmy idę jeszcze do łazienki, no to w tym czasie na przykład gość zajmuje moje miejsce w łóżku i kładzie głowę na mojej poduszce i po prostu się zachowuje jak człowiek. Najlepiej to by się położył pod kołdrą, a głowę na poduszce tak. I teraz ukradł mi mój koc. Także niestety Goniuś, ale wypadasz stąd. I powiem wam, tak sobie oglądam to Wednesday i to jest naprawdę, naprawdę zajebisty serial. Bardzo mi się podoba. Jestem na 5. odcinku i myślę, że pewnie dzisiaj skończę, bo tak sobie posiedzę, poczyluję. Dawno nie miałam takiego wieczoru. Fajnie, cieszę się. Czy możemy jeszcze docenić moją cerę? Kocham ten moment po pielęgnacji, jak cera jest taka właśnie natłuszczona i tak się świeci. Także polecam pielęgnację z Lilą Janowską. Powinno być takie mięciutkie, że normalnie wsadzamy w nie widelec, a nie chrupiące. Teraz potrzebujemy pesto, ja akurat mam takie, i ser feta, koniecznie z tej firmy, bo smakuje najlepiej, albo ten żółty, albo niebieski, i granat. Wyłożyłam sobie na talerz, zrobiłam sobie dwa bataty, pesto, i smarujemy nim wszystkie bataty. A jak robiłam bataty, to nie dodawałam soli, bo pesto i feta są całkiem słone, więc już nie chciałam przesadzić. Później na to dajemy po prostu fetę i na sam koniec granat. I to jest tak pyszne, to jest tak nieoczywisty, dziwny smak, ale tak pyszne, że po prostu musicie sobie to zrobić. Przysięgam wam, że to może brzmieć tego. Nie pożałujecie. Dobra, ja wkleiłam sobie trochę fety, mniej więcej tyle potrzebuję na taką porcję. I tak dziubdziam widelcem i wysypuję. Skończone i powinno wyglądać to w ten sposób. Może nie jest za piękne, ale tutaj mamy właśnie to pesto, feta i posypane granatem. Trochę dużo sobie zrobiłam, nie wiem czy zjem to wszystko. Ale to też smakuje dobrze jak jest chłodniejsze. Zabieram mój talerz i wracamy do oglądania. Mamy już godzinę pierwszą, podniosłam się z kanapy i chyba zmierzamy do łóżka. Zaplotłam warkocza, zobaczymy co jutro wyjdzie z tych włosów, bo jeszcze tych krótkich tak nie falowałam, więc zobaczymy rano. Jutro mam parę rzeczy do zrobienia, idziemy na zakupy, jest jutro sobota. Idziemy na zakupy, bo żaba wróci pewnie jakoś po południu i później idziemy na tą imprezę. Ale to będą fajne zakupy, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Jestem na odcinku... Boże, oślepam. Jest na odcinku 6, omówiłam wam, że dzisiaj obejrzę, ale w międzyczasie jeszcze siedziałam na telefonie, robiłam jakieś tam inne rzeczy. Więc jestem na odcinku 6, ale jeszcze się nie poddaję, jeszcze idę oglądać, ale już w łóżku, że jak sobie już zasnę, to też nie na kanapie. Zastanawiałam się przez chwilę, czy nie zasnąć na kanapie, bo mam bardzo wygodną kanapę. Ja na przykład bardzo lubiłam zawsze spać na kanapie i jakoś tak dziwnie... Jak śpi się codziennie z kimś i pewnego dnia, pewnej nocy właśnie musicie zostać sami, to tak dziwnie się zasypia, więc myślałam, że może będę spała tutaj na kanapie, to będzie inaczej. Mam straszne zakwasy, boli mnie całe ciało, bo miałam 3 dni treningowe pod rząd. Niestety nie miałam innej możliwości, musiałam mieć akurat tak. W przyszłym tygodniu już sobie ustawię normalnie przerwy, żeby moje ciało się regenerowało. Chyba pójdę spać do łóżka na normalnym materacu, ale dajcie mi też znać, bo jestem ciekawa na przykład, bo ja nie potrafię zasypiać w ciszy. Ja na przykład bardzo lubię zasypiać, kiedy jeszcze coś oglądamy i ja po prostu zasnę w trakcie tego oglądania. Wiem, że żaba się na mnie wkurza, bo po prostu zasypiam, ale ja nienawidzę sytuacji, w której oglądamy coś, oglądamy i na przykład kończy się odcinek albo kończy się film i mówimy, dobra, to idziemy spać. I gasimy telewizor, gasimy światło, jest taka cisza i ja nagle tak, że co, że jak ja mam zasnąć? I nienawidzę tego i lubię nawet, proszę często żabę, żeby on sobie jeszcze coś oglądał, a ja sobie zasnę przy nim. A on na przykład ma tak, że nie potrafi zasnąć przy jakimkolwiek
dźwięku, świetle. Ja mogę zasnąć, wiecie, w restauracji pełnej ludzi. Jak jestem przemęczona, to ja zasnę wszędzie. I nie przeszkadza mi nic. Impreza, telewizor, światło, no nic kompletnie. I mam tak od zawsze, bo nawet kiedy mieszkałam jeszcze w moim rodzinnym domu, nie miałam telewizora w pokoju. Netflixa nie było w ogóle. Czujcie to? Wychowywałam się w czasach, w których nie było Netflixa. Gdzie się oglądało wtedy seriale? Nie pamiętam, że były takie portale typu Kinoman, Kinomaniak, coś takiego, i tam się oglądało seriale. I tak trzeba było wyszukiwać po odcinku. Ciekawe w sumie. Ciekawe, że nie było Netflixa kiedyś. To tyle na dziś. Idziemy spać i widzimy się jutro. Pa!